Cześć, w dzisiejszym materiale pokażę Wam moją kolekcję gier na PlayStation 4. Jest to już drugi odcinek z tej serii. W pierwszym mogliście zobaczyć moją kolekcję gier na PSP. Dzisiaj przechodzimy do konsoli PlayStation 4, czyli obecnej generacji. Na konsoli już troszkę pograłem, ograłem kilka świetnych tytułów i już mogę się bardziej wypowiedzieć na ten temat. Konsola do mnie przemówiła od początku bez żadnych problemów, cieszyłem się rozgrywką. Jest to po prostu mój klimat, lubię się wygodnie rozsiąść w fotelu, wziąć pada i się zrelaksować. Spędziłem masę czasu na tej konsoli, chociaż wbrew pozorom nie mam dużo gier. Gry na PlayStation 4 wciąż trzymają cenę i jeśli się kupi jakiś tytuł na premierę, często się go później odsprzedaje, żeby odzyskać część straconych... Nie, straconych to złe słowo, żeby odzyskać część wydanych pieniędzy i później po jakimś czasie ponownie ją kupić już za znacznie mniejsze pieniądze. Ja tak często robię, żeby wydawać jak najmniej na te gry, bo z perspektywy czasu widzę, że na te gry wydaję masę pieniędzy. Zaczynamy od Uncharted 3, czyli gry, której jeszcze nie ograłem, jednak jest to świetna seria, mam za sobą już jedynkę i dwójkę i świetnie się bawiłem. Na pewno jest to najlepsza seria gier przygodowych akcji, w jakie miałem okazję zagrać. Zresztą Naughty Dog robi jedne z najlepszych gier ekskluzywnych i nie mam im nic do zarzucenia, a przygody Nathana Drake'a są świetne. Uncharted 4 także nie przeszedłem, już w poprzednim odcinku mówiłem, że postanowiłem się zabrać za serię Uncharted, jednak nadal nie znalazłem na to czasu. Ja sobie zacząłem Wiedźmina 3 i ten Wiedźmin 3 w ciągu ostatniego miesiąca pożarł już mi z 60 godzin, a wciąż jestem na początku fabuły. Uncharted 4 to podobno jedna z najlepszych i najładniejszych gier na konsole obecnej generacji, jednak jeszcze nie miałem się okazji przekonać. The Last of Us. No ta gra strasznie się za mną ciągnie. Zacząłem ją na PlayStation 3, jednak na PlayStation 3 napotkała mnie awaria. Po prostu nie dało się uruchomić gry. Podczas uruchamiania gry był czarny ekran. Nie wiem, czym to było spowodowane, a najgorsze, że było to spowodowane już po kilku godzinach gry, czyli ja tam miałem połowę gry za sobą, a nagle wywalał się czarny ekran. No niestety musiałem odpuścić na PlayStation 3, tam już nawet restart nie pomagał i nie była to wina mojej konsoli, bo każda inna gra działała. Na PlayStation 3 niedawno ponownie sobie zacząłem, no i powolutku sobie przechodzę. Przed dwójką sobie to ogarnę, żeby na świeżo być z historią. UFC 3. To jest moja ulubiona gra na PlayStation 4. Możecie się dziwić, że ulubiona gra sportowa, jak tak można? No można. Nie ma tutaj żadnej historii, żadnej fabuły, jednak mechanika, gameplay jest świetny. Tutaj po prostu walczymy w MMA, walczymy w klatce. I to jest gra mocno realistyczna. Tutaj jeden cios może zmienić przebieg całej walki. Ja wielokrotnie pamiętam, gdzie w jakiejś mniejszej wadze stworzyłem sobie swojego zawodnika, doszedłem do walki o pas. Całą pięciorundową walkę prowadziłem i dosłownie w ostatnich kilkudziesięciu sekundach, no już zabrakło mi kondycji, dostałem jeden strzał, no i było po walce. Przegrałem walkę, mimo że wcześniej ją dominowałem. Lubię takie gry, gdzie nie ma straconej pozycji, bo w każdej chwili można wygrać, można przegrać. No i myślę, że w tej grze na spokojnie z 200 godzin spędziłem, bo gram w nią od dobrych 2 lat, właściwie od premiery, nie wiem kiedy ona wyszła, zaraz zobaczę. No tu pewnie ciężko będzie znaleźć, bo tyle tych napisów się tutaj znajduje. 2018, no to pewnie od 2018. No niestety już wielokrotnie mówiłem, że w środku pudełek od PlayStation 4 nie mamy nic, tylko płytę i ulotkę. Płyta jest w konsoli, bo nadal w tą grę gram. Red Dead Redemption 2. Ta gra zajęła mi dobre 150 godzin, bawiłem się świetnie. Ja lubię takie gry, w których historia toczy się powoli, można sobie eksplorować, wszystko nie jest nam podane na tacy, a musimy sobie to sami zabrać. I Red Dead Redemption 2 zdecydowanie jest w topce moich ulubionych gier. I jest to pierwsza gra na PlayStation 4 na dwóch płytach. Znaczy pierwsza, z jaką się spotkałem. Jeden dysk jest instalacyjny, a drugi dysk jest do gry. I Rockstar nigdy nie zawodzi i tutaj dodał nam mapę do gry. Infamous Second Son. Kupiłem tą grę zafascynowany poprzednimi odsłonami na PlayStation 3, które były świetnie i fajnie mi się w nie grało. Tutaj mamy już nowego bohatera, nie mamy łysego Jaxa. Jax się on nazywał, dobrze pamiętam, to już było tyle lat temu. No nie pamiętam, jednak on był na pewno łysy i chodził w takim fajnym czarno-żółtym stroju. A tutaj mamy już nowego bohatera, trochę takiego bardziej młodzieżowego, bardziej przystępnego.
I gra była naprawdę fajna, mieliśmy do wyboru różne zestawy mocy, mogliśmy tam władać neonami, władać dymem i było to fajnie rozbudowane i fajnie poprowadzone. Oczywiście w serii Infamous zawsze mamy te drogi zła i drogi dobra, możemy je wybierać, jednak niestety w fabule mało co to się różni. Różni się tylko tym, że mamy dostępne inne moce i ja zawsze nad tym ubolewałem. Uwielbiam wybory w grach, jednak nie lubię, gdy są one tak bardzo liniowe. Horizon Zero Dawn jest to zdecydowanie gra nie w moich klimatach, nie lubię maszyn, nie lubię science fiction, jednak urzekła mnie swoją historią, swoją mechaniką i zdecydowanie jest w topce moich ulubionych gier na PlayStation 4. Właściwie, skoro ta seria to takie luźne pogadanki, co myślicie o konsolach nowej generacji? Planujecie kupić PlayStation 5? Czy może wolicie Xboxa? Ja nigdy nie lubiłem Xboxa ze względu na brak ekskluzywnych tytułów. W każdą grę z Xboxa możemy zagrać na PC-cie, oczywiście jeśli chodzi o Xboxa One. No i to był główny atut, gdzie kupiłem PlayStation 4, bo PlayStation 4 ma wiele swoich świetnych, ekskluzywnych tytułów. Tutaj jest jeszcze jedno pudełko. Ale to jest puste pudełko z plusa, to jest darmowy okres 14 dni. Gier nie było za wiele, jednak są to świetne produkcje. Mam jeszcze kilka wydań cyfrowych, jednak tutaj już nie ma co wspominać. Nie ma pudełka, to nie ma się czym chwalić. I tyle. Jeszcze wracając do tych zakupów PlayStation 5, czy warto? Ja słyszałem gdzieś plotkę, czytałem plotkę, że PlayStation 5 ma wspierać gry ze wszystkich generacji, zaczynając od PlayStation 1 do PlayStation 5. Jeśli tak by było, to ja na 100% w dzień premiery idę pod sklep i to kupuję. Ale szczerze powiedziawszy, wątpię, że tak będzie. Obstawiam, że będzie wspierała tylko gry z PlayStation 4, co już będzie dużym minusem i jakoś nie będę zmobilizowany do kupna tej konsoli, a pewnie bym ją kupił za kilka lat. Na PlayStation 4 nie mam już nic, więc tyle z mojej strony. Trzymajcie się, cześć, do następnego. Trust in things.